Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i jak już widzisz pewnie po tytule, będą to rzeczy z Wasyla. Ja na swoje zamówienie z Wasyla czekam aż 2 tygodnie. Po 10 dniach napisałam do nich maila, dlaczego ta paczka jest jeszcze niewysłana. Odpisali mi, że po prostu czekają, aż te rzeczy zostaną doszyte i za nie krótki czas zostanie wysłana moja paczka. No i niestety czekam aż 2 tygodnie. Ale te rzeczy naprawdę są dobrej jakości, jeżeli chodzi o te rzeczy basicowe, one naprawdę są dobrej jakości, więc warto czekać na to swoje zamówienie. I koszt mojego zamówienia to był 445 zł, z czego są sukienki, bluzki i spodnie. Bodajże jest to 8 albo 9 rzeczy, więc ja nie przedłużam, żeby ten wstęp nie trwał zbyt długo. A jeszcze na wstępie zachęcam Was do subskrypcji, tak abyście byli na bieżąco z moimi filmami i również do łapeczki w górę, jeżeli filmik Wam się spodobał. Będę bardzo wdzięczna za tą łapeczkę w górę. Teraz nie przedłużam, przechodzimy do pokazywania tych rzeczy. A, jeszcze jedno. Ja cen nie będę mówiła tutaj w filmie, tylko te ceny będą się wyświetlały gdzieś pod spodem filmu, więc żeby ten filmik nie trwał zbyt długo, więc cen nie będę Wam mówiła, bo po prostu bym musiała szukać w Paragonie, a tego nie chcę, bo wiem, że będę się tu motała i film będzie trwał zbyt długo, więc już nie przedłużam, pokazuję Wam, co zamówiłam. Zamówiłam sobie taką krwisto-czerwoną sukienkę. Ona jest taka tak do kolanka. Ma tutaj falbanki na ramionach i jest w rozmiarze XS na S, więc mam nadzieję, że będzie dobra na mnie. I ta czerwona sukienka prezentuje się w ten sposób, jest bardzo śliczna. Jest taki, powiem Wam, taki malinowy kolor, taki ognisty kolor czerwony, taki ciężko by powiedzieć, ale jest taka, albo taka mega, mega dojrzała truskawka. Nie wiem, czy tu w kamerze będzie oddawał ten kolor, bo tutaj jak raz patrzę, to on jest taki bardziej pomarańczowy, więc mam nadzieję, że na przebitce będzie w ogóle inny. Co do tej sukienki, jeżeli chodzi o rozmiar, rozmiar, wcisnęłam się w tą sukienkę, ale ja bym chciała sobie zamówić rozmiar większy, ponieważ no nie chcę się tak wciskać, wolałabym mieć jakiś tam komfort, nie chciałabym, żeby mi o coś jakieś tutaj majtochy odznaczały się, więc bym wolała rozmiar ten większy, ale jeżeli chodzi o ten prążek, no jest naprawdę, materiał jest super, więc jeżeli byście chciały, naprawdę z całego serca Wam polecam te sukienki basicowe, bo naprawdę no cudowne są i będziecie bardzo zachwycone. Ja mam oczywiście dwie, więc jestem mega zachwycona. I co o tej sukience? Chyba nic takiego więcej. Tył jest taki sam jak przód. Urocze są te właśnie, te falbanki na ramionach. No super, więc ja na pewno tą zwrócę. A w razie co domówię sobie tą większą. Kolejna sukienka jest w takim kolorze czekoladowym. Jest to rozmiar XS na S. I ona ma tutaj z boku, o jeszcze poczekajcie, muszę to ułożyć. I ona ma po obydwu stronach takie dwa ściągacze. Można po prostu sobie regulować tą długość sukienki. Sznurek jest dosyć długi, ale mam nadzieję, że będzie na mnie dobra. Rozmiar już Wam powiedziałam, XS na S, więc pokazuję, jak ona wygląda na mnie. I słuchajcie, ta czekoladowa prezentuje się tak, ona jest super, no tak samo takiej samej jakości jak tamta czerwona. Ta ma oczywiście, jak Wam pokazywałam, tutaj ten taki pas, który ma te troczki i może sobie regulować tą długość. Ja tutaj zostawiłam sobie nieściągnięte, a tutaj lekko ściągnięte. Oczywiście długość można sobie regulować. O, pokażę Wam tutaj, jak to można mieć. Można mieć naprawdę mini, mini sukienkę. O, nawet spoko wygląda i tak. O.
Więc te pasy ściągające z tym troczkiem są naprawdę super. Można sobie właśnie robić taką asymetryczną sukienkę, dobrze mówię, sukienkę. Można w ogóle tego nie ściągać, można tak na maksa ściągnąć i mieć taką naprawdę. O, ja sobie tutaj jeszcze ściągnę, może z tej strony. O, więc można mieć taką naprawdę mini sukienkę. Ta czekoladowa sukienka naprawdę jest śliczna i się nad nią zastanawiam, tylko nie wiem, czy pasuje do mojej karnacji ten brąz. Jeszcze się tak zastanawiam. Pokażę Wam może, o, w międzyczasie tył. Super się tutaj ściąga ten materiał. A, no, naprawdę super. Jedyne co, to kurde, te troczki. Ja nie wiem, po co oni aż takie długie te troki zostawili. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Zobaczcie, ile jeszcze tego materiału jest. Więc nie wiem, po co oni tyle marnują materiału na te troki. No ale może to jest jakaś ozdoba. Więc nie wiem. Kolejna sukienka jest to taka sukienka, również tak do kolanka, w rozmiarze M na L, bo jedynie chyba tylko taka była na stanie. Jest to kolor taki kaki, ale co ona ma? Ona jest zupełnie inna niż tamte sukienki, bo ta sukienka ma odkryte całe plecy, calutkie plecy i tutaj ma takie wiązanie i co? I ona była z wyprzedaży, więc pokazuję, jak ona na mnie wygląda. Cudowny jest ten tył, śliczny. Prążek taki sam jak w pozostałych, w sensie materiał taki sam jak przy pozostałych sukienkach. Jest naprawdę śliczny, porządny taki materiał, więc zachęcam Was. Ja mam tą sukienkę w rozmiarze M na L i jest naprawdę jak ulał, jeszcze jest sporo miejsca, więc ta sukienka chyba zostanie ze mną. Jeszcze się zastanowię nad nią, bo może właśnie bym ją zabrała latem, jeżeli bym gdzieś wyjeżdżała. Jeżeli będzie jakiś wyjazd. No, oczywiście trzeba zakładać tą sukienkę bez stanika albo jakieś nakładki tutaj na piersi, więc ta sukienka jest bombowa. Teraz Wam pokażę jakby taki zestaw bluzka i spodnie, ponieważ żeby ten filmik nie trwał zbyt długo, bo wiem, że na przebitce troszkę sobie porozmawiamy o tych rzeczach, więc Wam pokażę dwie rzeczy, bluzkę i spodnie, żeby było po prostu szybciej będzie szybciej. Dla Was będzie krótki ten film, a dla mnie będzie wygodniej, bo od razu będę mówiła o tych dwóch rzeczach w jednej przebitce. Więc tutaj mam taką bluzeczkę, tutaj jest falbanka i ona jest taka krwisto-czerwona. Oczywiście tutaj mnie bardzo prześwietla, więc ta bluzka jest w zupełnie innym kolorze niż jest naprawdę. Ona jest w rozmiarze M na L i taka bluzeczka z taką falbanką i jest naprawdę super materiał, bo to jest materiał prążkowany. I do tego mam spodnie z ekoskórki. I one są w rozmiarze XS na S. I tutaj nogawkę mają z Mamy sobie mężem. ten zestaw, jak słyszycie już. Ekoskóra, szeleszcząca. No i mam na sobie ten zestaw. Jeżeli chodzi o bluzkę, jestem bardzo z niej zadowolona. Jest w takim rozmiarze jak tamta sukienka zielona, więc to jest taki M na L, więc jest taka bardzo komfortowa ta bluzeczka. Super ma te falbanki. Na zdjęciach, jak sobie patrzyłam przy zamawianiu, wydawało mi się, że te falbanki będą takie bardziej, wiecie, grubsze i one nie będą aż się tak miętoliły. No ale niestety po praniu na pewno bym musiała wyprasować tą sukienkę. Więc tutaj jest takie pół na pół. No ale jeżeli chodzi o materiał, jest taki sam jak przy pozostałych. Jest naprawdę super jakości. Pokażę Wam z bliska może. Super jest ten materiał, więc bardzo Wam polecam te bluzki basicowe i ogólnie rzeczy basicowe. Co do spodni. No spodnie na pewno do zwrotu, ponieważ tak czuję, że tak, przód jest ciut wyższy,
Ale tył jest niższy i oczywiście spłaszcza mi tyłek. No to już na pewno odpada. No i za bardzo szeleszczą. Nie mają tutaj kieszeni, co by się chyba raczej bardziej w tych spodniach przydało, żeby one były te kieszenie. Co, mają pas ściągający i oczywiście ten rozmiar jest dla mnie za, można powiedzieć, za mały. No nie czuję się w nich komfortowo. Tutaj uniemożliwiają mi jakby tu zginanie kolan. Oczywiście zegnę te kolana, ale wiecie, z takim oporem, więc nie. Co do tych spodni, to raczej nie. Chyba, że jakaś sesja i tak dalej, jakieś zdjęcia, to te spodnie spoko. Ale jeżeli chodzi o ogólnie o spodnie, o jakby o je noszenie, to nie. Przy siadaniu, jak teraz sprawdzałam sobie, no to by było widać co nieco. Więc raczej nie. Te spodnie są jakby źle skrojone. Powinny być bardziej tutaj, wiecie, więcej materiału. Może by się jakoś inaczej układały, ale te spodnie do zwrotu. A jeszcze pomyślę o tej bluzce, czy ją zwracać, czy nie. I kolejny taki ala zestawik, jest to taka bluzeczka w kaki, taka sama, taki sam można powiedzieć fason, tylko że tu jest bluzka, a nie sukienka i również ma tutaj falbanki, rozmiar XS na S, jeżeli nie mówiłam, chyba nie mówiłam, więc taka kaki bluzeczka i takie spodnie dresowe w rozmiarze XS na S. Jeżeli chodzi o ten trok, to on nie przechodzi dookoła pasa, tylko to jest taka mała atrapka, więc niestety tego w pasie sobie nie ściśniemy, więc możemy tylko zrobić po prostu kokardkę i będzie jako taka dekoracja. I tutaj mają przy nogawce takie ściągacze i są w kolorze czarnym. Mam nadzieję, że to widać czarny, a nie szary w kamerze, więc takie dresowe spodnie. I mam na sobie ten zestawik. Może zacznę od bluzki. Jak widzicie, materiał jest naprawdę super jakości. Super są te bufki, znaczy bufki, takie te falbanki wszyte w rękaw. Bardzo mi się to podoba. I zastanawiam się nad jej zostawieniem. Co ona jeszcze ma tutaj? No, ma ten taki ala golfik. Więc to też tak fajnie podkreśla te falbanki. No i co? O bluzce chyba wszystko. Prążek z tego materiału proszkowanego jest wykonana, więc to jest mój ulubiony materiał, jaki może być. I może przejdźmy już do spodni. Gdybyście słyszały jakieś skrobanie, szczekanie, memlanie i tak dalej, to jest ze mną tutaj mój piesek, który już mi gryzie stołek, na którym stoi lustro. Ale przechodźmy do tych spodni. Oczywiście, jak ja wam już powiedziałam wcześniej, że to jest taka atrapa, to jest takie ozdobienie tych spodni, no ale bym wolała zwykły trok. Jeżeli kojarzycie te spodnie, ja je zamawiałam kilka miesięcy temu, tylko że w rozmiarze M na L i ten rozmiar był o mega, mega za duży na mnie. To XS na S jest naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o ten rozmiar. Super ma te ściągacze tutaj w kostkach. No i co, ma tutaj kieszenie, rozmiar jest adekwatny co do takiej rozmiarówki sklepowej, więc ten rozmiar jest na mnie idealny. I zastanawiam się, czy ich nie zostawić również tych spodni, bo mi się bardzo podobają. Materiał jest naprawdę super jakości. Pokażę Wam może tu. Będzie to widać. O, materiał jest taki. Więc naprawdę super materiał, jeżeli chodzi o takie spodnie. No i co? Nie spłaszczają mi na pewno tyłka, tak jak tamte spodnie z ekoskórki, więc tutaj jestem zadowolona, że one mi nie spłaszczają. Więc zastanowię się, czy je zostawić, czy nie. Kolejna bluzeczka jest ona tutaj z takim ładnym ściągaczem przy pośrodku klatki piersiowej i on się tutaj ściąga od góry. Jak pamiętacie, przy zamówieniu z Selfie Room, tamta bluzka była taka, można powiedzieć, że taka sama, tylko ta jest taka typowa hiszpanka, można powiedzieć, że to jest taka na ramiona. I tutaj ten sznurek był od dołu,
a nie od góry. I tamta bluzeczka była z materiału prążkowanego, ta jest takiego normalnego materiału, to nie jest prążkowany. Więc taka bluzeczka, nie wiem czy Wam mówiłam rozmiar, chyba nie powiedziałam Wam rozmiaru. Jest to rozmiar XS na S. I już kolejne spodnie i kolejna rzecz. Są to również spodnie z ekoskórki. To jest rozmiar XS na S i również mają tutaj w pasie taki pas ściągający falbanki. I tutaj na dole przy nogawkach też jest taki pas. Takie nogawki, taki ściągacz, o, ściągacz. I on tutaj ma też falbanki, więc zobaczymy, jak te rzeczy wyglądają na mnie. No i na sobie mam te spodnie i tą bluzeczkę. Na razie tej bluzki jeszcze, w sensie nie ściągałam jeszcze tego materiału, bo chciałam pokazać, jak ta bluzka wygląda bez tego ściągnięcia tych trolków. No, powiem Wam, że naprawdę spoko, tylko materiał oczywiście taki zwykły, powiem szczerze. Wolałabym chyba ten materiał prążkowany. Jak może pamiętacie, jak pokazywałam rzeczy z Wasyla i tam była właśnie taka sama bluzka, tylko ona była bardziej właśnie bluzką, a nie jakby taką hiszpanką. I tamte troki były od dołu i lepiej to się tak jakby ściągało, bo można było te troki schować. A tutaj nie ma gdzie schować tych troków, więc też są mega długie. Gdyby właśnie te troki były tutaj na dole, ta bluzka by się również inaczej może też układała. No i również by było może gdzie włożyć te troki, a tak te troki tak sobie o. Żyją swoim życiem, więc będę musiała tutaj sobie schować do stanika. No i bluzka ogólnie pomysł bluzki naprawdę fajny, tylko że te troki niezbyt. Przechodzimy teraz do spodni. Powiem Wam, że tutaj nie będę, może troszkę w kaszę te spodnie, żeby było widać bardziej spodnie, a nie bluzkę. No i te spodnie prezentują się w ten sposób. Słuchajcie, tamte spodnie były w rozmiarze XS, XS na S. I te również spodnie są w takim samym rozmiarze. I nie wiem o co chodzi, ale te spodnie są dużo, dużo luźniejsze, jak już widzicie. Są dużo luźniejsze. Oczywiście troszkę ograniczają, jak przy tamtych spodniach, zgięcie tej nogi, ale nie aż tak bardzo. Więc jeżeli by tamte spodnie właśnie były o ciut większe tutaj w udach, to by było naprawdę spoko, by były te spodnie. No ale niestety, co do tych spodni, nie wiem, czy czuję się w nich tak, wiecie, sexy. Co myślicie o tych spodniach? Byście mi doradziły w komentarzach. No oczywiście pupę spłaszczają, bo jej w ogóle nie mam. Więc no nie. Mega spłaszczają. Wam pokażę z bliska może. Mega. Ja jej w ogóle nie mam. Tej pupy teraz tutaj w tych spodniach, więc no te spodnie też. No jakoś chyba ekoskórka mi nie wpadła w moje gusta, więc to te na pewno są do zwrotu. Może to nie są moje gusta, może nie jestem przyzwyczajona do takich, wiecie, spodni i dlatego tak o to oceniam. Co myślicie na ten temat? Dajcie jakąś wiadomość w komentarzu, bo ja już sama nie wiem. Niestety na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że niektóre rzeczy wpadły Wam w oko i złożycie zamówienie na stronie Wasyl. Ale tylko uprzedzam, że trzeba czekać aż 2 tygodnie na to swoje zamówienie, więc warto zamówić więcej rzeczy i po prostu sobie coś z tego wybrać i po prostu później zwrócić, niż zamówić jedną rzecz czy dwie rzeczy i później czekać 2 tygodnie, aż te rzeczy dojdą. Ja tak zrobiłam, że zamówiłam sobie kilka rzeczy, żeby po prostu sobie coś tam wybrać i jedynie coś zwrócić. Na pewno coś z tych rzeczy zostawię. Mam nadzieję, że bardzo mi się podobała ta bluzka właśnie z tą wstawką taką falbanką, więc coś może zostawię i będzie wyląduje w mojej szafie, więc ja z Wami się żegnam dzisiaj i widzimy się w następnym filmie.